Dzień dobry, ja nazywam się Marcin Flint. Tutaj moim gościem jest Nergal. Spotkaliśmy się po to, żeby pogadać o nowej płycie Legendy, o Ziego Osborna, o płycie Patient Number 9. Gdybyś mógł pokazać. Adamie pokazać, tak. Pokazuję do tamtej kamery i pokazuję do tej kamery. Na okładce dla odmiany jest Ozzy Osbourne. Tak. Ciężka sprawa mówić o facecie, który od 5 dekad... Umiera. Tak, od 5 dekad umiera. On i zawsze nie może, jest zawsze żywy. Szczęście. No, dla mnie to jest wręcz abstrakcja, ale myślę, że dla ciebie jako muzyka z osiągnięciami to nie jest abstrakcja, bo ty chociażby z muzykami grającymi z Ozzym miałeś okazję wiele rozmów przeprowadzić. No, nie wiem, czy znasz samego Ozziego osobiście. To... Mijał mnie parę razy, tylko że on w kloszu totalnym, wiesz, był, bo myśmy grali... Co to było? Jeden z tych amerykańskich dużych imprez, takich objazdowych. Ozzfest. O, Ozzfest, no oczywiście. To był Ozzfest i Ozzy oczywiście zamykał koncerty. I parę razy mi się gdzieś tam wyświetlał, oczywiście ochroniarze i tak dalej. To nie było opcji w ogóle na jakąkolwiek audiencję. Aczkolwiek koleguję się z jego basistą, Blasco. Legendarna też osoba. Może nie aż tak. Poznałem Zaka. Rozmawialiśmy, miał zagrać solo na Me and That Man, ale schedules, bla, 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 nie udało się. Gra też na tej płycie. Nigdy nie poznałem Tony'ego Iommi, ale ostatnio od swojego kolegi Roberta, dziękuję bardzo Robert, dostałem biografię Iommiego, zresztą fantastyczną, lepszą niż Ozziego biografia z podpisem Iommiego, więc ale jeszcze żyją, więc może jeszcze coś się wydarzy. Chcesz pewnie wiedzieć, co myślę o tej płycie, tak? Czy jeszcze nie? Jasne, nie, wal. Ja zawsze słucham jego płyt, tylko ten, jak się nazywa, ten Ordinary Man, tam jest Oz, okej, okay, ale tam powiedzmy taka 30% erekcja, nie? No to wiadomo, że z tego nie będzie spektakularnych ejakulacji, prawda? Mówię oczywiście metaforycznie, proszę mnie tak literalnie nie i poważnie w ogóle nie traktować. I podobnie było z poprzednią płytą, której tytułu nie pamiętam, one jakoś tak przelatywały. Fajnie, tam jest zawsze singiel, jeden, drugi, a reszta to jakieś takie, kurde, takie Beatles wannabe. Ja to mam wrażenie, że on tak kocha Beatlesów i tak to słychać w jego muzie, ale i ten głos, i tak mówię, nie, no kurde, nie przebrnę. Chociaż kocham po prostu całym sercem, prawda? I mówię, no dobra, Ozzy, fajnie, nowa płyta. I zacząłem, słuchajcie, słuchać i ta płyta, zresztą podobnie mam, już mi się robi ta czołówka w ogóle roku i to będą same klasyki, nie? I Megadeth mam to samo, z ostatnią płytą Megadeth, po prostu ja byłem antyfanem w ogóle tej kapeli i nawet dzisiaj miałem trening, po prostu tak tłuczę tą płytę, tam są same dobre utwory, albo w ostatnim tej większości to są po prostu bangery, tak zwane, i tutaj jest to samo. Ta płyta jest po prostu doskonała, ona jest fantastyczna, ona brzmi też inaczej. Rozmawialiśmy wcześniej o brzmieniu na ostatniej płycie Behemoth i ja się cieszę, że to nie brzmi, że to nie jest takie, kurcze, napompowane tak sztucznie, wiesz, taki metal na sterydach, nie? Że to nie robili goście od Five Finger, Death Punch i tych innych, wiesz, tych, tylko że to jest takie bas, wszystko to tak żyje, fajnie pompuje, nie jest skompresowane. I to są piosenki. I to nie jest tak, że pierwszy numer tytułowy jest zawsze trafiony, fajny, a później już, kurde, idziesz sobie spać i już więcej do tej płyty nie wracasz. Więc ja do tej płyty cały czas wracam. To są same dobre numery, fantastyczne teksty. Tak, wiesz, off the head to Patient Number 5, Immortal jest genialny. Ten z Iommi, No Escape From Now jest wow, po prostu, co to jest za numer? Gdzieś tam Ozzy mówił w jakiejś wypowiedzi ostatnio, że 13 to nie była taka, it wasn't really a Black Sabbath album. Nie wiem, nie wnikałem już. Ja to podobnie jak wszyscy czytam tylko headline i na tym sobie wyrabiam opinię, ale domyślam się, że może po prostu
ktoś tylko napisał tą płytę, a ten i zgaduję, że też troszkę bronił właśnie tych piosenek. Być może, bo No Escape From Now to być może jest bardziej Black Sabbath niż cała trzynastka, nie? Tak sobie myślę. A Iommi, kurczę, w formie, nie? I później jeden z najlepszych numerów, gdzie on, wiesz, One of Those Days, nie? When I don't believe in Jesus, to jest po prostu, kurwa, tak doskonałe. I Eric Clapton, Jeff Beck, Zakk Wylde, no kurde, po prostu, wiesz, fantastyczne featuringi, wow. I teraz myślę sobie tak, on już, że on żyje jeszcze, nie, no ale umówmy się, tutaj jest tak jak piosence Patient Number 9, on tam śpiewa, że I'm not going out alive, nie, ale w drugiej piosence Immortal, chyba o wampirach piosenka, I'm gonna live forever, nie, czyli podobnie jak ja w jednej piosence tak, a w drugiej sobie przeczę i tak w życiu mam tak samo, nie? I tak myślę sobie, cholera, może jeszcze nie wszystko stracone, może jeszcze będzie kolejna płyta, ale myślę sobie tak, jako wielki fan i człowieka też, zresztą polecam przehumorystyczną biografię jego. Jaoz jest świetna, po prostu płakałem ze śmiechu. Jeżeli to miała być ostatnia płyta Ozziego, a tak myślę sobie, że będzie, no bo on już, no nie wiem, no jest stary, on zaraz umrze po prostu, tak jak Lemmy zaskoczy wszystkich, to z takim dorobkiem i z taką laurką, z takim epitafium na grobku, to kurwa ja bym sam skakał z mostu, nie? Żeby nie spierdolić tego następnym razem. Zajebiste wrażenie ta płyta robi, jest świetna naprawdę. I kurczę, jeszcze czytam, bo też rozmawialiśmy wcześniej o tym, że no w czasach, kiedy płyty się nie sprzedają i to nagle się dowiaduje, że to jest w ogóle jego chyba number one na, nie wiem, czy tam na Billboardzie, to jest chyba number one gdzieś tam na wyspach w ogóle, najlepiej sprzedająca się płyta, albo od tam, nie wiem, od dziesiątek lat najlepiej się sprzedająca jego płyta. I tak sobie myślę, kurczę, że właśnie, że to są te momenty, nie, że wiesz, generalnie masz taką tendencję, że, no, że ludzie nie kupują, że oszczędzają i to jest wszystko zrozumiałe i kurwa oszczędzajcie, bo może to jest rozsądne, ale że wiesz, pojawia się płyta Ozziego Osborna i rozsądek kurwa zostawiacie w domu, idziecie i po prostu wydajecie pieniądze, za które mieliście zapłacić za oczywiście prąd i gaz, kupujecie za to płytę i to na pewno jest najlepsza decyzja. No... A powiedz mi szczerze, miałeś obawy? Bo na poprzedniej płycie działy się rzeczy dość dziwne. No, byli na przykład raperzy, Travis Scott i Post Malone, zdaniem wielu nie pasowali. Tutaj też, czy Eric Clapton, czy Jeff Beck, wielkie nazwiska, ale też coś, co mogło oznaczać płytę nobliwą, płytę bezpieczną, płytę ze skansenu, ale tak nie jest. Znaczy, ona jest, to jest Ozzy Osbourne po prostu, tutaj inaczej. Na poprzedniej były rzeczy, które myślę sobie, ale... Jeżeli masz komuś wybaczyć, to komu jak nie jemu. Wiesz, to jest piękne, wiesz, jakby facet, który jest legendą, wciąż żywą na szczęście jeszcze, jemu nic nie zaszkodzi. On może sobie grać po prostu rzewne ballady i to, że tam Darski będzie przysypiał czy coś, jakie to ma znaczenie? Po prostu to nie ma żadnego znaczenia. Nagrywa płytę, bo chce. Robi co chce, wchodzi sobie z Post Malone'em po prostu w kolab i okej, dla mnie to średnie było, raz posłuchałem, znaczy ja jestem fanem eksperymentów, eksperymentujcie, nawet jak macie się po prostu wypierdolić na tym, to róbcie to. I sam zrobiłem kilka rzeczy, i kilka udanych, a kilka na pewno nieudanych i wiem jak to jest, no i na tym polega życie, na popełnianiu błędów, ale tutaj nie ma błędów na tej płycie, nie ma ani jednego błędu. Ona jest po prostu bardzo dobra, ale tak jak powiedziałem, on może, nie wiem, znaczy mam nadzieję, że nie, no ale jakby nagrał płytę reggae, to cokolwiek, man, cokolwiek i będzie to Ozzy, jego stempel i koniec, kropka, no, to tak jakby, nie wiem, wiesz, to jest jakiś absolut po prostu, nie, to jest... Tak jak moje jakieś tam prywatne zmagania się, wiesz, takie egzystencjalne z jakimś, z czymś, gdzieś tam, nie, w tekstach i tak dalej. Nie wiem z czym, nie, ale z czymś, czego nie ogarniam, nie. A co nazywam? Znaczy nie ja, ktoś kiedyś nazwał, prawda, Bogiem czy Synem Bożym i tak dalej, nie. Czyli jakieś fantasmagorie w ogóle. No ale to jest takie wszystko
I wiesz, jakby komentowanie, krytykowanie, po co w ogóle, wiesz, no, jak coś, nawet jak coś mu wyszło chujowego, to ja w ogóle nie strzępiłbym sobie języka, żeby nawet powiedzieć to na głos, bo to nie ma sensu po prostu. Kocham gościa i jakby ze wszystkim, z całym, wiesz, inwentarzem, nie? Z tym debilnym reality show, z tą średnio utalentowaną córką, zresztą jedną z dwóch chyba, a druga tam jest w ogóle niemedialna, bo nie życzyła sobie. Zresztą ta córka, ta medialna, Kelly Osbourne, kiedyś dzięki niej właściwie poszedł na scenę w ogóle, żeby go obejrzeć, bo gdzieś tam jakiś hangout był wokół busa, coś tam, ktoś nas przedstawił i ona, o super, idziesz ze mną oglądać z jego, ja mówię, no pewnie, nie, i tam cały harem za nią szedł, nie, ja tam jednym z tych, kurwa, paziów byłem, który dreptał za nią, bo wiedziałem, że po prostu otworzy swoim, wiesz, magicznym kluczem furtkę i wejdę i będę stał, a tutaj 4 metry obok po prostu Ozzy zapierdala i krzyczy, man, you can't fucking hear you! I to było cudowne, nie? A nikt nie miał, żaden muzyk nie ma prawa w ogóle wejść tam na scenę, nie? No chyba, że jesteś naprawdę bardzo uprzywilejowany, więc Kelly, dzięki. Od początku Ozzy był dla ciebie przekonujący, czy kiedy Nergal nazywał się jeszcze Holokaust, to ten facet urodzony jakoś, nie wiem, ze parę lat po wojnie wydawał ci się kimś już odległym, nie, i nieprzystającym do twoich muzycznych gustów. Nie, bo ja pamiętam, że z Balem, naszym moim pierwszym bębniarzem i ziomem i druhem przez wiele lat w Behemoth, czy niewiele, ale w ogóle wiele lat w życiu, bo założyliśmy kilka zespołów innych przed Behemoth podwórkowych, myśmy się katowali Black Sabbath. I, no, uwielbialiśmy Black Sabbath i ja nagrywałem wtedy z muzyki młodych płyty z Ozim i nie tylko, no bo tam pamiętam, że Heaven and Hell gdzieś mi tam wpadł, już dokładnie nie pamiętam które, ale zwłaszcza Oziego lubiliśmy, lubiliśmy tą prostotę w tej muzyce. Wydaje mi się, taki utwór kiedyś jeden z moich podwórkowych zespołów nazywał się Centaur. Miałem może z 11 lat i nagraliśmy taki numer, nazywał się Wielki Tchak. I Tchak, bo to był jak tam Conan z Cymerii, przeczytałem coś, tam jakiś potwór, kurwa, nieważne, no ale wiadomo, potwór, heavy metal, wszystko się zgadza. I tam był taki riff. I tak sobie, jak myślę sobie teraz, jak robię taką retrospekcję, myślę sobie, kurwa, no przecież to był Black Sabbath, nie? Czyli wiesz, jakby ja do dzisiaj nie robię nic oryginalnego ani nowego, bo to wszystko jest coś, czym po prostu jak gąbka, nasiąkłem tam do któregoś roku życia. I to po prostu wywalam co jakiś czas. I wtedy też już chyba słychać było w niektórych takich bardziej tradycyjnych numerach, w tych potworkach, które wtedy tworzyłem, bo to przecież tego się słuchać nie dało. Ale jakby próbowałem, nie? Że to wszystko było takie właśnie, no, że gdzieś ta inspiracja Black Sabbath była. Więc tak, Black Sabbath mi towarzyszy od dawna, a tak świadomie od, nie wiem, no pół życia, nie? Świadomie w sensie, że wiem, znam dyskografię, kolekcjonuję, czytam książki o nich, oglądam dokumenty, no. Jak Ozzy mówi o swojej muzyce, to prosto mówi. Właściwie on się tak trochę mityguje, że gra mrocznego bluesa, że właściwie o czym tu mówić. I takie zdanie zapadło mi w pamięć, które powiedział, że po prostu ma wizję, której nie kontroluje. I wydaje mi się, że wizja jest jednym ze słów kluczy w kontekście tego akurat artysty. Tak, ja myślę, że on w ogóle płynie, nie? Że on jest taki... Znaczy wiadomo, że tam Sharon pociąga za sznurki, i trzeba go, wiesz, po tych schodkach do studia sprowadzić na dół. A może po prostu tak na koniec dnia wszystkich robi w chuja i jest totalnie kumatym gościem i doskonale wie, co się dzieje i wybiera sam utwory na tą płytę i kurde mówi, nie, kolejność będzie taka i taka, czyli jest producentem i wie. Może chce, żebyśmy go tak odbierali jako po prostu półłomnego, Parkinson, te sprawy i tak dalej. Nie wiem, ale... Tak, wydaje mi się, że jest, wiesz, to jest jakby to jest tak bańka, ten świat, w którym jest. On po prostu płynie. To nie jest tak, że
Jakby rozumiem to, że ta wizja po prostu jest jego latarnią życiową, jest tą pochodnią, nie? I on to robi. Jest takie, nie wiem, jak patrzę na takich ludzi, artystów, których też sam podziwiam bardzo, nie wiem, na przykład Nick Cave, to jestem przekonany, że to jest dokładnie jakby ten sam, czy inny, ale podobny flow. On jest tym, co robi. Rozumiesz? Czyli on wiesz, że jest prawdziwy, nie? I to, że jest sukces wokół tego, komercyjny na przykład, to w ogóle nie, wiesz, nie odejmuje niczego artyście. Po prostu to jest wszystko takie, wiesz, immanentne, nie? Takie spójne, koherentne, nie? No nie oddzielisz tego, to jest prawdziwe. Jest wielu takich artystów, nie? Wiesz, o których właśnie myślę podobnie. Także ta wizja jest absolutnie jakimś takim takim guiding light, nie? No kiedy Ozziego wyrzucano z Black Sabbath, on był święcie przekonany, że nie znajdzie pracy, że będzie musiał tyrać na budowie i ponoć strasznie bał się tego, że pierwsza płyta Black Sabbath bez niego sprzeda się lepiej niż jego pierwsze solo i że będzie mu strasznie łyso. No, jak czas pokazał, bał się zupełnie niesłusznie, bo już pierwsza solowa płyta sprzedała się lepiej niż Sabbath bez niego. No, niemniej jednak ta skromność z jednej strony imponuje, a z drugiej strony może trochę to, co mówiłeś, że nas trochę rozgrywa. Nie wiem. Może, znaczy mówię, może, to są wszystko spekulacje, nie? Nie no, gdybamy sobie, jasne. Jasne, jest. Ale... Czekaj, jakąś myśl miałem, ale mi uciekło. Nie, to jest to, co na pewno jest ciekawe i ja myślę o tym właśnie często, że on tak naprawdę przeskoczył Sabbath, nie? W sensie komercyjnie to był później, no, rozdawał karty, nie? Był jednym z największych po prostu zespołów, kiedy Black Sabbath już dawno tam, wiesz, że tak powiem, był zespołem jakimś takim, no nie niszowym, ale z Tony Martinem i tak dalej, też były takie, właściwie taki Tony Iommi solo, nie? Z Dio to się jeszcze broniło, później ten The Humanizer, to też fajna płyta w sumie też, nie? Nie wiem, to wiesz, są jakby różne szkoły, nie? Są puryści, są ci, którzy tego nie uznają i tak dalej. Ja staram się widzieć całość, nie? I mnie to zawsze... Na koniec dnia patrzę i mówię, halo, no rozeszli się, ale zobaczcie, tutaj w sumie dobra muza też powstawała, a tutaj nawet fantastyczna, nie? Więc jakby im więcej, tym lepiej. Ja jestem takim, tak myślę sobie i podobnie myślałem, jak Rob Halford grał swoją solową karierę i był Thierry Perrault, Owens w Judas Priest albo Maiden i tak dalej. Nie no, no nie jest to samo, ale w sumie fajne, lubię, a tu jest jeszcze solo, to też jest fajne. No to był jeden, a mam dwa, nie? Spoko. Więc ja trochę tak podchodzę, nie? Jakby ci, wiesz, no im więcej muzyki, tym lepiej. To były te czasy, kiedy tak myślałem. Dzisiaj uważam, że jest za dużo muzyki i powinno być zdecydowanie mniej. Tak, no jeszcze wracając na chwilę do tej płyty, tutaj też warto zwrócić uwagę na to, że to nie wiem, różne zacznę. Rzeczy mogły się dziać, natomiast... Czekaj, powącham. Fajnie. Ładnie. No ja tak, ja zawsze wącham. Różne rzeczy mogły się dziać, natomiast jest na tej płycie Zak, jest na tej płycie Tommy i to jest na swój sposób piękne. Tak. Tak, że taki reunion, nie? Że jakby nie wiesz, no Black Sabbath już raczej nic nie nagra, chociaż już parę razy tak mówili. A jednak, wiesz, być może to jest, wiesz, jakiś tam promil Black Sabbath, który, wiesz, który dostaliśmy, nie? Jakaś taka namiastka, jakiś, no, taki, wiesz, sampler, nie? I mega udany, no, świetne. Jak w tym No Escape From Now, jak on tam na początku śpiewa, jeszcze taki efekt tam jest taki, jakiś dziwny flanger na tym wokalu, to jest wręcz tak jak, to jest takie mi się skojarzyło z tym, z, to jest ballada. Black Sabbath, ballada, co Ulver zrobił, cover, geez. Znowu te dziury, znów ta pamięć. Dobra, nie przypomnę sobie, ale tak jakby ktoś celowo chciał, wiesz, taką klamrę stworzyć, wiesz, to co tam, wiesz, zrobili na płycie, nie wiem, 40 lat temu, to mówię, kurde, to jest tak jakby chcieli odtworzyć podobny klimat, nie?
Czyli taki flanger na wokalu już powstał i fajne to jest, no, że ktoś, wiesz, takie bardzo thoughtful, nie? Że ktoś siedzi i myśli o tym, dlaczego to zrobić, nie? Że może siedzi tam ktoś taki jak ja po prostu i nitką łączy. O, fajnie, że wiesz, połączyli to, nie? Czujesz, że w tej płycie jest Ozzy? Że to płyta Ozzy'ego, a nie zbiorowe dzieło studyjne? Absolutnie. No to też jest wartością samo w sobie, że... Totalnie, tak, totalnie. No, tak. Okej. Okay. No to w takim razie pozostaje mi już tylko zapytać, czy myślisz, że oczywiście jak najdłużej życzę mistrzowi pozostania na tej planecie, ale myślisz, że kiedy już jego czas dobije końca, to na jego nagrobku znajdzie się nietoperz. Ten podpis, że odgryzł głowę nietoperzowi? No chyba nie mają wyboru, już będą musieli to napisać. Nie, to byłoby fatalne, gdyby coś takiego napisali, ale taki nietoperz, taki mały, to byłby super. Albo wiesz co, ten taki diabeł Black Sabbath z logo, nie? To jest przepiękny w ogóle motyw, tak cały czas myślę, gdzie sobie tutaj wydziargać. Jest ten motyw i gdyby ten motyw był, on by graficznie się cudownie w nagrobek wpisał, no. Wiesz co, u Ozzy'ego oczywiście też, no zobacz, on zawsze te krzyże nosi, więc spokojnie nawet nie musiałby być nagrobek, tylko krzyż. I ten krzyż by przeszedł w jego przypadku. Bo wiesz, sabat, to wszystko, to zawsze te krzyże, nie? Się kojarzy, wielkie takie. Najlepiej taki, jak są te takie staroangielskie, takie te niby celtyckie. Jezu, pięknie by to wyglądało. Ale czekaj, bo my rozmawiamy o jego grobie, a on jeszcze dycha. No, trochę nieładnie, chociaż z drugiej strony gdzieś już na początku naszej rozmowy tak. Od no, tego właśnie, no, tego się jakby, no, zaczęliśmy. Wszyscy zmierzamy w tym samym kierunku, nie? Więc ja oczywiście z zazdrością, ale z taką niezłośliwą, nietoksyczną, ale z taką zazdrością patrzę zawsze na starszych kolegów ze sceny i ich dorobek i tak patrzę tak zawsze, nie? Żeby nie było, że tak, czy co, czy tak nawet. Tylko ja wiem, gdzie jest moje miejsce, więc tam patrzę i mówię, wow, zajebiście. Też bym tak chciał. Nie, no też co jak co, ale też dystansu do siebie, do świata, Ozzy'emu nigdy nie można było odmówić. Dokładnie tak. Dobra. Nie, mam taką ad hoc myśl, ale ona pasuje do innego wywiadu, który zrobiliśmy, więc o tym pogadamy za 3 lata. No okej. Okay. No, czy za 3 lata pogadamy o kolejnej płycie Ozzy'ego, to zobaczymy. Na razie mamy tą i myślę, a propos, że tutaj w ogóle wczoraj chyba nawet, no bo słuchałem właśnie Ozzy'ego, wczoraj w ogóle byłem na Sycylii i sobie poszedłem biegać i wrzuciłem sobie Ozzy'ego na słuchawki, a później jak tak zacząłem słuchać Ozzy'ego, mówię, a wrócę sobie do takiej innej fantastycznej płyty, o której w sumie się nie mówi, ona jest taka, gdzieś tam przeszła, bez echa większego, a była absolutnie udana. To jest Tony Iommi, Iommi w ogóle chyba się tak nazywa. To jest jego solowa płyta pierwsza. I tam masz po prostu fantastyczne, wiesz, tam masz Peter Steele, Ian Asbury, Billy Idol, ten Corgan z Smashing Pumpkins. No fantastyczne, po prostu całą plejadę, zajebiste lata, chyba 99 rok to wyszło, albo 2000. Co to jest za płyta świetna, wow. No. Czy jeszcze ten nasz pacjent numer 9 tak. działa jako odsyłacz do innych dobrych płyt, więc nie można było chcieć więcej. Dziękuję za fantastyczną rozmowę. Dziękuję bardzo. I za płytę.